Są to 5-letnie, jednolite studia, które kończą się obroną pracy magisterskiej. Podczas tych 5 lat nabędziesz kompetencje do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności pacjentów. Nauczysz się działać w zespole rehabilitacyjnym, kierować nim oraz zarządzać. Nauczysz się również wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak masaż, laseroterapia czy kinezjotaping. Nabędziesz również kompetencje do wykonywania zabiegów z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz nabędziesz kwalifikacje z zakresu kontrolowania i programowania efektywności działań fizjoterapeutycznych. Praktyki mogą trwać 3 tygodnie, 4,5, a nawet 6. Pierwsza praktyka asystencka trwa 3 tygodnie i jest po semestrze zimowym na drugim roku. Następna już wakacyjna jest z kinezyterapii i trwa już na przykład 6 tygodni. AWF nam daje taką możliwość, że możemy wybrać sobie placówkę, w której chcemy wykonywać te praktyki, z którą mam po prostu podpisaną umowę. Ale jednak jak chcesz robić praktyki u siebie w miejscu rodzinnym, czy po prostu masz swoją własną placówkę, to też masz taką możliwość. Miejsca, w których możemy odbywać praktyki, są różne. Od szpitali, jakichś zakładów terapeutycznych, po hospicja. Ja mogę wypowiedzieć się o praktyce asystenckiej, która już mi wiele dała, ponieważ niby to jest praktyka asystencka, a jednak już mieliśmy do czynienia z pacjentami, mogliśmy z nimi już prowadzić jakieś działania terapeutyczne, oczywiście pod kontrolą naszych opiekunów, ale to już jest bardzo fajna metoda uczenia, bo co innego książki, a co innego praca na żywym pacjencie i to naprawdę jest super. Fizjoterapia to nie tylko zajęcia na uczelni i siedzenie głową w książkach. Wiadomo, są główne przedmioty jak anatomia czy fizjologia, które są podstawą i na wiadomościach nabytych na tych przedmiotach opiera się po prostu nauka w dalszych latach. Ale fizjoterapia to też zajęcia sportowe. Na pierwszym roku znajdziecie zajęcia sportowe takie jak tenis, do wyboru mieliśmy tenis ziemny lub stołowy, gimnastyka czy gry zespołowe. Na drugim roku na przykład były zajęcia spływania. Tych godzin na fizjoterapii sportowych jest mniej, jednak jeśli jesteście zainteresowani większą ilością godzin sportowych, to serdecznie już w tym momencie Was zapraszamy na godziny samodoskonalenia organizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. W kolejnych latach zaczynamy naukę skupiając się już na konkretnych specjalizacjach, takich jak ortopedia, neurologia, reumatologia czy ginekologia. Zaczynamy naukę od podstaw, by potem już od trzeciego roku iść na zajęcia praktyczne, na przykład do szpitala i pracować już z konkretnymi pacjentami. Specjalizacji jako takich nie mamy na studiach, ponieważ specjalistą można dopiero zostać po uzyskaniu tytułu magistra, jednak w czasie całych studiów pojawia się wiele możliwości zrobienia kursów, które będą podnosić nasze kwalifikacje. Jakie będziesz miał możliwości zawodowe? Po pierwsze, możesz podjąć studia na trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie. Po drugie, możesz podejść do państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego, po którym będziesz miał prawo do wykonywania zawodu. Możesz również pracować w różnych placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych, ośrodkach spa. Możesz też również pracować w prywatnych gabinetach, a nawet w niedalekiej przyszłości otworzyć swój własny gabinet. Fizjoterapia to jest wymagający kierunek i to nie jest tylko takie masowanie, jak się niektórym wydaje. To też jest poszerzanie swojej wiedzy z różnych dziedzin nauki. Ale słuchajcie, fizjoterapię da się pogodzić z życiem studenckim, a na AWF-ie to jest jak najbardziej możliwe. Także kochani, zapraszam Was na AWF, bo to jest najlepsza uczelnia pod słońcem. 3 literki, jedno serce, AWF.